Czy wiecie, ile jest filmów z Halloween w tytule? Odpowiedź brzmi: za dużo. Oczywiście, żeby uprzedzić wszystkie pytania, które padną w komentarzach pod tym materiałem, ten film jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego Halloween Johna Carpentera, czyli tego klasyka z lat 70. i olewa absolutnie wszystkie kontynuacje, remake'i, sequele, spin-offy itd., itd. Nie do końca olewa. Bo niektóre rzeczy po prostu dementuje. Twoja babcia była siostrą Myersa? Nie, to jakieś plotki, pierdoły, ludzie dopisują takie rzeczy. No. To jest piękny komentarz do tego, co się wydarzyło w całej serii. Jeżeli widzieliście zwiastun tego filmu, to można powiedzieć, że widzieliście cały film, więc pewnie już wiecie, że cała sprawa rozchodzi się o to, że mamy 40 lat po tym, co się wydarzyło, tej pamiętnej halloweenowej nocy, kiedy tam poginęły nastolatki, dwóch dziennikarzy śledczych, podcasterów postanawia pogadać z Mike'iem. I w tym samym czasie włodarze więzienia, w którym Mike przebywa, postanawiają go przenieść do innego więzienia. Dobry plan! W tym samym czasie właśnie odbywają się wszystkie możliwe imprezy halloweenowe i naszej głównej bohaterce, granej tutaj ponownie przez Jamie Lee Curtis, znowu przypomina się wszystko to, czym żyje przez całe swoje życie właściwie. Chciałaby zabić Myersa. 40 lat po tamtych wydarzeniach postać Lori już nie jest tą samą nastolatką głupiutką, która uciekała przed mordercą z nożem popieprzeńcem, tylko jest już babcią, która przez całe życie przygotowywała całą swoją rodzinę do ponownego spotkania się z Boogeymanem. No chciała, dosłownie. Chciała ich przygotować na to, co nieuniknione, czyli tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z Sarą Connor, która wyszła z psychiatryka i straciła prawa rodzicielskie do swoich dzieci, ale co nauczyła swojego chłopaka, to nauczyła i on już wie, co ma zrobić w takiej sytuacji. Żeby było jasne, Lori ma córkę i wnuczkę. Tak. I ten koncept to jest koncept z tak ogromnym potencjałem, ponieważ tak. Po raz pierwszy od naprawdę dawna w tej serii, chociaż nie jestem wielkim specjalistą i nie widziałem wszystkich, w końcu sequel ma sens. Mamy dwie równorzędne postacie, które muszą się w pewnym momencie filmu spotkać i ma dojść do konfrontacji pomiędzy nimi. Problem w tym, że Lori jest relatywnie mało na ekranie i wolałabym, żeby więcej elementów tej historii właśnie ciążyło na jej barkach niż na jakichś bzdurnych scenach z dramą nastolatków na imprezie halloweenowej. Moim największym problemem, jeżeli chodzi o warstwę fabularną tego filmu, jest to, co jest związane z wnuczką Lori. Nie do końca rozumiem rozdanie nagród, po co to było. Tylko po to, żeby pokazać jakieś podobieństwa między tym, jaka Lori była, kiedy była nastolatką, a jaka jest jej wnuczka? I mamy tam właśnie kilka par takich nastolatków, mają swoje 5 minut w filmie, ale z tego nic nie wynika i równie dobrze mogłoby ich w filmie nie być. No ale dobra, kogoś pozabijać trzeba i ta para blondynka z tym zjaranym kolesiem, to jest jeszcze okej. Okay. Pewna trawestacja tego, co działo się w oryginalnym Halloween, bo mieliśmy tam praktycznie identyczną scenę. Ten fragment jest naprawdę tym, co powinno się znaleźć w tym filmie. Złe są te, które do niczego nie prowadzą i są nielogicznie wprowadzane do tej historii. To znaczy tak, ja ten nowy film Halloween cenię z kilku różnych powodów. Po pierwsze, on myślę, że z szacunkiem traktuje oryginał Carpentera. Po drugie, ma fantastyczną muzykę, oczywiście. Oczywiście, muzyka jest najlepszym chyba elementem tego tak. filmu. Zdjęciowo jest momentami bardzo, bardzo spoko, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z półcieniami i z takimi... Właśnie zdjęcia nocne są szczególnie udane. Wydawało mi się, że może to pójść w złą stronę na początku, ale jest naprawdę dobrze i znowu z szacunkiem dla oryginału. Ale a propos zdjęć, tak. To jednej rzeczy mi tutaj bardzo zabrakło i nie rozumiem, dlaczego się na to nie zdecydowano. W oryginale mnóstwo napięcia budowały same długie ujęcia, tak. których było naprawdę całe mnóstwo. Aż szkoda, bo tutaj naprawdę nawet nie wybrzmiewa aż tak Myers na zasadzie, że stoi gdzieś i się gapi. Tak, a to jest najbardziej przerażające w tej postaci, nie? On może kiedyś przyjść, ale na razie stoi i jest przerażający, i jest creepy. I ja rozumiem, że pierwszy film wyszedł w latach 70. i to jeszcze było wtedy świeże, to było coś nowego, bo jednak to rozpoczęło poniekąd cały gatunek slashera. Na pewno ustanowiło pewne zasady dla tak, tego Tak, pewne wzorce. I teraz to, co tam się sprawdzało, nie jest aż tak przerażające, no bo przewałkowaliśmy te 40 lat kolejnych slasherów, które powtarzały tamten schemat, ale nie robiły tego w tak wyszukany i w tak właśnie spokojny sposób. No nie? Nie musiało się pokazywać tam mnóstwa śmierci. Ile osób zginęło? 5 w całym filmie? Te wszystkie dziewczyny w oryginale były koleżankami,
najlepszymi przyjaciółkami i poznawaliśmy je trochę, mniej lub bardziej nam na nich zależało i jednak jakoś tym osobom się kibicowało. Na zasadzie, no, wiedzieliśmy, że ona już jest w pułapce w tym momencie, tak, na przykład. No i patentem było też to, że te opiekunki były wzięte na tapet. No niemniej jednak układ choreograficzny zabijania w oryginale jest ciekawszy niż w tym przypadku, szczególnie, że tam też śmierci są mniej lub bardziej, ale wyczekane. Może inaczej, sceny śmierci są tam mniej lub bardziej wyczekane, nie na tej zasadzie, że my na nie czekamy. Daje się trochę odetchnąć tej historii, temu, co się dzieje. A tutaj przez to, że mamy scenę, w której no, jest jakiś tam typek i zaraz pojawia się Mike, mijają dwa zgaśnięcia światła i już właściwie wykańczamy typka, no. I tak jak już uzgodniliśmy, to jest film, który z szacunkiem traktuje oryginał i całkiem nieźle prowadzi, powiedzmy, tę historię od tego początku do tego końca, tylko że to, co się dzieje w środku, jest właśnie problematyczne, bo ma się wrażenie, że to jest poprzepychane takimi wypełniaczami, że te i rzeczy są zbędne. Żeby trafiło to do dzisiejszych nastolatków, które nie znają oryginału. Obejrzyjcie oryginał, zanim pójdziecie na ten film do kina, po prostu. Ja jestem trochę zawiedziona, być może też dlatego, że mimo, że my nie czytamy i nie oglądamy żadnych recenzji przed zrobieniem swojej własnej, to gdzieś tam słychać, gdzieś tam widać na Twitterze jakieś pojedyncze zdania, że większości ludzi raczej ten film się podobał. Ludzie, którzy lubią ten gatunek, pójdą do kina i właściwie ja też nie jestem zła, że ten film obejrzałam czy coś w tym stylu, tylko po prostu miałam dużo wyższe oczekiwania. Ale wiesz, z jakiego względu? Z tego, że ten koncept z tą Lori Connor, tak to pieszczotliwie która nazywa. Która będzie się mścić. Tak, i ona jest przygotowana. Ona ma, kurde, dom, który jest jak samochód drużyny A. Tam jest wszystko. Tam się przesuwają rzeczy. Tam jest 100 zbroni i tak dalej. Pułapki, różne. I myślisz sobie, że oni z tego konceptu będą korzystać, że tego będzie trochę więcej, że to mięsko będzie właśnie właśnie w tym... to będą eksploatować, a nie życie seksualne, czy też nie nastolatków. No. A to jest 10 minut na finał raptem i w dodatku bardzo czuje się też niewykorzystany potencjał relacji między postacią Lori a jej córką, bo tam widać, że tam mocno, wiesz, iskrzyło, że można było z tego wyciągnąć trochę więcej. No szczególnie, że nawet wrzuca nam się w pewnym momencie retrospekcję właśnie tej córki. Prawdopodobnie będzie sequel. Bo ten zarobił bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Więc może, jeżeli te trzy kobiety, bo mamy ostatecznie babcię, matkę i córkę, jeżeli one będą głównymi bohaterkami nadal, to może wtedy będzie więcej czasu na wygranie tej relacji. Ja też mam problem bardzo duży z taką postacią, która jest lekarzem Myersa i w pewnym... I pieprzy takie głupoty! Właśnie, tutaj może porozmawiajmy trochę o dialogach, bo momentami tutaj jest bardzo, bardzo źle. Właśnie, i ja tego trochę nie rozumiem, bo momentami jest naprawdę okej. Brzmi to tak, jakby mówili to ludzie, którzy mogą istnieć. Jest to też momentami bardzo samoświadome tego, czym jest, tak, co chce opowiedzieć i też komentuje wiele rzeczy, które mamy teraz współcześnie. A z drugiej strony włączają się tam czasami takie sceny z takim pierdololo, które dotyczą czegoś, co powinno być istotne w tym filmie, a przez to, że są opowiedziane takimi, a nie innymi słowami, to tylko sobie myślisz... Jakie to jest głupie. No nie wiem, ja mam problem z tym Halloween, z tego względu, że być może oczekiwałem trochę za dużo, tym bardziej, że jeżeli coś stara się wymazać wszystko, co było, aż od oryginalnego filmu, tak samo jak było z serią o Terminatorze, to jednak ma się oczekiwania, że zrobi to naprawdę z klasą. I ten koncept pierwotny był cholernie ciekawy, a wyszło z niego w sumie to, czego mógłbym się spodziewać po zwiastunie i nic więcej. Dlatego ode mnie to jest takie plus 3 z serduszkiem dla Jamie Lee Curtis, bo jest świetny. Zgadzam się z tą oceną, z serduszkiem również, dokładnie dla Curtis, ponieważ, nie wiem, dla mnie i to, że ona ma taką samą fryzurę, jak miała w oryginale, to jest takie aż uderzające, że wow, dobra, ja totalnie wierzę, że to jest ta sama osoba i totalnie wierzę w to, co ona przeszła przez te wszystkie lata i dlaczego wydarzyło się tak i tak i tak i tak. Ta postać dodaje po prostu mnóstwo wiarygodności do czegoś, co teoretycznie trudno, żeby się wydarzyło. Znaczy, to jest film, który spokojnie mógłbym sobie kiedyś odświeżyć, bo tak, jest tam kilka takich scen, które sprawiały, że moje serducho biło mocniej. Na przykład pierwsze spotkanie z Myersem na tym dziedzińcu tego więzienia. Ale ono ja... było świetnie poprowadzone. Zgadzam się, natomiast... W ani jednej scenie, niestety, ja nie czułam napięcia, takiego jak czuję się jednak w oryginale, mimo, że się wie, jak to się będzie rozgrywało tak dalej. Podsumowując, ja myślę, że warto ten film obejrzeć, nie wiem, czy koniecznie w kinie, bo też nie ma tutaj jakichś wizualnych fajerwerków. Ale fani będą się bawić, myślę, znakomicie, mimo wszystko. Plus uważam, że na podwójny seans, właśnie oryginał plus ten sequel, ten jedyny,
to jest dobry pomysł, żeby w następne na przykład Halloween 2019 obejrzeć sobie ze znajomymi te dwa filmy i właśnie później spróbować pogadać o tym, jak pewne rzeczy zostały zrealizowane, jak pewne rzeczy zostały ukrócone, jak to się jedno ma do drugiego. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Dawajcie znać w komentarzach, co myślicie o całej serii Halloween, czy podobała wam się pierwsza część, czy może jeszcze inne wam się podobały i jak wypada ten sequel na tle innych sequeli. Dobra, do zobaczenia.